to ja jako mieszczuch rozumiem, że ziarno musi obumrzeć, żeby wyrosła pszenica. We wszystkim co istotne, tak się będzie działo, że jakoś tam tracimy życie. Taki sportowiec, który chce być mistrzem w biegach na jakimś dystansie, ile to jest obumierania przy miesiącach i latach żmudnych treningów, podporządkowania wszystkiego temu, to jest talent oczywiście, ale, ale i mnóstwo pracy, czy z takim muzykiem, który chce być wybitny, talent, tak, ale i godziny ćwiczenia. W życiu duchowym będzie podobnie oddaję życie po to, żeby zyskać coś lepszego. Bo jak będę chciał utrzymać to życie, też i mój pomysł na to życie, mój pomysł na siebie, mój pomysł na chrześcijaństwo, to ja je stracę. A zyskam wtedy, kiedy pozwolę sobie na to, żeby zostawić to moje po to, żeby zyskać coś innego, żeby zyskać wizję Boga na to, co jest piękną drogą dla mnie i dla tych, którzy są obok mnie.